Kraj, nowy targ, końca jarczmarcznych przepychanek nie widać. Kupców karać będzie nie tylko policja, ale i straż miejska. W sprawie targowic jest bezkrólewie, twierdzi pierwszy wiceburmistrz Nowego Targu Eugeniusz Zajączkowski. W 2001 roku uchylono ustawę o targowiskach i nowej nie uchwalono. Policjanci wprowadzili w błąd tych, którym powiedzieli, że to urząd musi wyznaczyć plac targowy czy miejsce handlu. Nie mamy takiego prawa, mówił radnym na komisji komunalnej Zajączkowski, a policja też się obudziła po ilu latach, że nie wykonuje swoich obowiązków. Wystarczyła skarga 3 osób na krzyż, żeby zaczęli zauważyć, że na jezdni to raczej handlować nie wolno, mówił z przekąsem Zajączkowski. Awantura o plac handlowy na największym podhalańskim targowisku przybiera rumieńców. Raz oliwy do ognia dolewa ekipa policyjna, innym razem ratuszowa, a wszystko skupia się na kupcach. Pod koniec września, po 22 latach, policjanci w Nowym Targu na wniosek grupki obywateli obdarowują mandatami tych kupców, którzy blokują ciągi komunikacyjne przy ulicy Świętej Doroty, w Aksmuckiej, Długiej, Ogrodowej. Raban, jaki podnieśli handlujący, zaowocował tym, że po czwartkowej interwencji postanowiono warunkowo cofnąć wypisane już mandaty, ale w kolejny dzień targowy kontrolę ponowiono. Tylko w ostatnią sobotę wypisano 2 mandaty po 200 zł i wypisano 10 wniosków do Sądu Grodzkiego. Policjanci na razie nie wlepiają maksymalnych mandatów, a 500 zł, tylko średnio winszują sobie złotych 200, za to Sąd Grodzki może ukarać handlujących karą nawet 5000 zł. Policja zapowiada, że kupcom nie odpuści i będzie wlepiać mandaty aż do skutku. Miasto wprawdzie umywa ręce i strefy handlu wyznaczyć nie chce, zasłaniając się przepisami, ale Straż Miejską, jak zapowiedział burmistrz Zajączkowski, skieruje na miejsce. Teraz swoje 3 grosze do sprawy targowicy dorzucili radni. To wszystko przez przyjezdnych, twierdził radny Włodzimierz Zapiórkowski. Żeby złapać klienta, to się ustawiają najlepiej na początku każdej ulicy. Przejechać nie można, blokują i wjazdy, i wyjazdy, i tylko wory śmieci po nich zostają, a pożytku tyle, co kot napłakał, bo podatki z tytułu handlu płacą w innym mieście. To przez nich jarmark rozbudował się na boki. Tu jest nawet sztucznie napompowany, a w środku jest pusty jak wydmuszka. Działania represyjne będą nadal prowadzone, zapewnił Zajączkowski wszystkich radnych. Urząd Miasta najpierw będzie pouczał i dążył do nakłonienia handlarzy do przeniesienia się w inne miejsce. Tłumaczył, przecież my mamy jeszcze tam wiele placów odstragany do sprzedania i czemu mają handlować w miejscach do tego nieprzeznaczonych? Pytał i zaznaczał, Straż Miejska weźmie się też za Sikorskiego. Jakoś tam policja nie interweniowała, chociaż dziki handel też blokuje ciągi komunikacyjne. Nie może tak być, że namioty i kramy przesłaniają wszystko. Urząd Miasta postawił sobie za punkt honoru teraz wprowadzić porządek i ład na targowisku. Zdaniem urzędu inkasenci, którzy na rzecz miasta pobierają opłaty targowe od kupców, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za to, czy na danym miejscu handel można prowadzić, czy też nie. Urząd też winny zaistniałej sytuacji się nie czuje. Jest nawet zdziwiony, że policja tyle lat wykazywała w kwestii naruszeń bezpieczeństwa bierność, a teraz wystarczyła skarga kilku osób, by robić akcję. Pewne jest, że inkasenci na siebie nie donieśli, bo nie mieli w tym interesu. Tak czy siak, przy ogólnym utyskiwaniu nagle na 2 lata przed likwidacją targowicy wszyscy się ocknęli i zauważyli, że naruszane są notorycznie zasady bezpieczeństwa. Teraz, kiedy policja wypowiedziała niesfornym kupcom otwartą wojnę, współpracę w tym zakresie deklaruje Urząd Miasta. Gotów jest uczestniczyć w akcji karania handlujących do skutku. Tak jak to miało miejsce, kiedy wydzierżawiano place od Generalnej Dyrekcji Dróg i zaczęto blokować Aleje Tysiąclecia w Nowym Targu. Sprawa postawiona jest na ostrzu noża ze wszystkich stron. Nowe porządki będą uskuteczniane teraz w każdy dzień targowy, a handlujący w miejscach konfliktowych będą karani i to ponoć karani do skutku. Za 2-3 lata targowicy już w obecnej lokalizacji nie będzie. Zdecydowano, że to prywatna spółka. Przy dużej pomocy miasta zajmie się przenosinami jarmarku na nowe miejsce. Rada Miasta uchwaliła, że jest skłonna dać zgodę na wykup terenów, jeśli spółka Nowa Targowica zorganizuje nowe miejsce. Ten krok zablokował działania spółki Steska Lęciszek, która dysponując terenami własnymi pod inwestycję, takiej promesy z Miejskiej Rady nie potrzebowała. Wprawdzie w chwili podejmowania decyzji mówiło się, że sprawa nie jest ostateczna, ale, jak mówi Zajączkowski, Rada podejmując uchwałę pokazała, którą lokalizacją jest zainteresowana i w jakim kierunku chce pójść. Spółka Nowa Targowica właśnie kończy fazę przygotowania projektu i terenów pod nowy jarmark na razie nie chce przejąć, by nie wpadać w koszta. W
W koszty wpaść może miasto. Teraz spółka prosi o wsparcie inwestycji udrożnienia dróg wyjazdowo-wjazdowych, która miejską kasę kosztować ma 2 miliony złotych. Kiedy uchwalono zgodę, Rada Miasta kupiła pomysł, że od razu w pierwszym roku prosperowania targowicy będzie zarabiać. Nikt wówczas nie pytał, ile będzie musiała do całości de facto dołożyć. W 2015 roku według planu w miejscu, gdzie dziś znajduje się nowotarska targowica, będzie budowana droga. Sam jarmark ma się przenieść na tereny, które obecnie planuje zagospodarować Nowa Targowica. Tymczasem na Starej Targowicy mają tuż przed przeprowadzką być wdrożone nowe porządki. Już teraz wiadomo, że wobec braku jasnych i klarownych przepisów kupcy odmawiają przyjęcia 200 złotowych mandatów i gotowi są stanąć w sądzie grodzkim. Zajączkowski, przytaczając przykład krakowski i orzeczenie Najwyższego Sądu Administracyjnego w sprawie targowisk, wobec braku podstaw prawnych uważa, że Urząd Miasta granic targowiska wyznaczyć nie może, ale może zaproponować kupcom inne miejsce. Sprawa jarczmarcznych przepychanek z pewnością jeszcze nieraz powróci na łamy. Mój serwis.blogspot.com